zaufaniem się obdarza. Czyli ja muszę dać coś tobie, mówi się kredyt zaufania. Ty możesz zapytać mnie o różne rzeczy i ja daję to sobie prawo, żeby zapytać ciebie. Od razu jak mówimy o zaufaniu, mówimy o tej postawie otwartej. I trochę jest tak, że od razu pojawia się w głowie myśl, że niektórzy się boją obdarzyć zaufaniem, nie? Że jednak to jest duże słowo tak naprawdę i fajnie by było zacząć poszukiwać tej odpowiedzi, co byłoby anatomią zaufania, czego tak naprawdę ludzie się boją. No bo jak mówimy o tym otwieraniu się, to też mówimy o tym, że pokazujemy swoją autentyczność, czyli jesteśmy bez masek. No a jak jesteśmy bez masek, no to wchodzi temat odwagi do popełniania błędu, do mówienia o swoich wątpliwościach, obawach, mówienia o swoich porażkach, czyli pokazujemy się po prostu w całości. Jak mówi Brené Brown, zresztą nie tylko ona, to bardzo ciekawe słowo na to jest postawa vulnerable, czyli taka i odważna, ale i wrażliwa, i takie właśnie pokazanie się trochę nago, oczywiście w dużej przenośni rzecz ujmując. A jak to się ma w biznesie? Bo pracujemy z ludźmi w zespołach, czasami nimi zarządzamy. Ja tu postrzegam to zaufanie na takich dwóch poziomach, że z jednej strony ufam, że ktoś zrobi coś dobrze, coś o co go poproszę, że będzie to zrobione z należytą starannością i ufam, że tak będzie. A z drugiej strony też mam zaufanie do osób, że mnie nie oszukają, że nie okradną, że nie skłamią. Więc takie dwa poziomy zaufania rozróżniam. Jak mówisz o zaufaniu w biznesie, to mnie z kolei od razu przychodzi do głowy Instytut Gallupa, który jak robi badania i mierzy i waży to wszystko, to ma to swoją jakość i wartość. I zaufanie pojawia się jako jedna z czterech kompetencji lidera. Obok zaufania jest życzliwość, obok życzliwości stabilizacja i dawanie nadziei. I Instytut Gallupa pokazuje, że zresztą nie tylko on, ale to jest dobry przykład na to, że tak jak w tej metaforze, wiesz, widząc zaufanie, relacja nie będzie tylko i wyłącznie oparta na zaufaniu. Nie możemy mylić relacji z zaufaniem, bo nie każda relacja jest oparta o zaufanie. I mogłabym powiedzieć metaforycznie właśnie, że relacja jest mostem, a zaufanie to są filary tego mostu. Zaufanie potrzebuje czasu, czyli lider, czyli cierpliwość. Zaufanie potrzebuje czasu, bo te filary najpierw są pewnie jakimiś małymi podwalinami. One rosną i stają się dopiero mocnymi filarami, więc zaufanie potrzebuje czasu. Zaufanie jest taką rzeczą, która rodzi się w małych aktach, small acts, czyli takich bym powiedziała tej codziennej codzienności. Wielkie słowa, ale tak naprawdę czyny świadczą o tym, że właśnie na różnych poziomach możemy to zaufanie albo pogłębiać, albo ono się rozpływa, można powiedzieć, jeżeli nie ma tych czynów. Jeżeli są tylko deklaracje i obietnice, to zaczynamy przechodzić właśnie do takiego rozumienia zagadnienia jak utrata zaufania. I wiemy też, że odbudowanie zaufania jest bardzo trudne, bo mówimy wtedy, zawiedliśmy kogoś. Bardzo pięknie mówi o tym Brené Brown, zresztą wielokrotnie w różnych tematach tych miękkich umiejętności odwołuje się do jej wiedzy, bo jakby trudne rzeczy też tłumaczy bardzo prosto. I ona stworzyła taką siedmiostopniowy taki model budowania zaufania. Nie będę oczywiście przytaczać całego modelu, bo do tego pewno zaprosimy później, ale non-judgment, czyli nie oceniaj, nie? Czyli jakby dużo też będzie miało tutaj, wiesz, czerpania z postawy asertywnej, z komunikacji asertywnej, bo ja mogę powiedzieć o swoich potrzebach, i ty możesz powiedzieć o swoich potrzebach, ale spotkajmy się, popatrzmy na to, poczujmy i porozmawiajmy bez oceny. Mówi się, że
najwyższą formą inteligencji jest obserwacja bez osądu. I w ogóle jeszcze, żeby zrobić ten link, zaufanie w biznesie, to jest temat przywództwa, bardzo mocno osadzony lider, kompetencje miękkie, które dają twarde konsekwencje. Zaufanie do góry, idzie do góry produktywność. Zaufanie to jest, myślę, dobrze też tak układać sobie to w głowie, że to jest pewnego rodzaju umiejętność. A jeżeli jest umiejętnością, to znaczy, że możemy ją rozwijać, możemy się uczyć, wzmacniać, budować. To takie rzeczy mi przychodzą do głowy, żeby się podzielić. A jak ma się do tego zaufanie do samego siebie? Czy my sobie ufamy zasadniczo? No widzisz, no właśnie, no i to jest taki... No jednak z tym zaufaniem, bo jak rozmawiałyśmy o komunikacji wcześniej, to tak mówiłam, że komunikacja to jest tam w miarę prosta, ale rzeczywiście przy zaufaniu powiem, że to nie jest prosty temat. I myślę, że umiejętność budowania zaufania, tak jak słusznie zauważasz, najpierw powinna się zacząć od samego siebie. Bo jak to się mówi, że nie możemy dać innym tego, czego nie mamy w sobie. I jeśli ja nie obdarzam siebie zaufaniem, czyli nie mamy czego, no wiary w siebie, no to zaczyna całym tym systemem, o którym teraz trochę mówimy, tą anatomią zaufania, chwiać w podstawach. Wszystko jest do zrobienia i to również, natomiast na pewno trzeba myśleć o tym jako o procesie, a nie jednodniowym wydarzeniu, nie? Magda, to jeszcze jedno takie pytanie, bo jednak ta sytuacja jest nadal trudna, ona się zmieniła i mówię o naszej pracy i o pracy w zespołach. Czy teraz jest jeszcze trudniej z tym zaufaniem? Czy ono jest inną wartością niż było? No myślę sobie właśnie tak, że jeśli szef zespołu, lider, menadżer, jakkolwiek go nie nazwiemy, ale osoba, która z ludźmi, poprzez ludzi ma osiągać cele, do tej pory odkładała te tematy, wiesz, gdzieś po prostu na boczny tor, te tematy związane z rozwojem miękkich kompetencji, z budowaniem bardziej roli lidera niż menadżera, no to teraz dzwoni, taki bym powiedziała, ostatni dzwonek, bo ta sytuacja rzeczywiście jest dużo trudniejsza, bo jeśli nie mam człowieka blisko siebie, nie mam tego kontaktu face to face, to będzie mi trudniej budować jeszcze zaufanie. Nie jest to oczywiście niemożliwe, ale myślę sobie, że jeśli mielibyśmy też dalej zostać w dystansie i pracy online, co wiele organizacji deklaruje, że zwiększy, może nie zostawi jakby tylko tej formy, ale zwiększy tą formę pracy, no to myślę sobie, że liderzy, którzy jeszcze do tej pory gdzieś nie myśleli o rozwoju tych kompetencji, mają absolutnie ostatni dzwonek, żeby się tym zająć, bo będzie to niesamowicie potrzebne do tego, żeby utrzymywać zespoły, motywować i tak dalej. Czyli to jakby zaufanie jest jakby fundamentem, no można powiedzieć, wszystkich tych działań lidera w roli w biznesie. Ja sobie też wyobrażam, czerpiąc ze swojego doświadczenia takiego biznesowego, że to zaufanie jest zarówno wewnątrz organizacji, z zespołem, ale też z klientami, z dostawcami, tak, na bardzo szerokim polu. Pewnie dziś o tym wszystkim w tej rozmowie nie porozmawiamy, ale myślę, że to też jest doskonały temat do rozwinięcia i do zadawania Tobie też pytań właśnie o to poszerzenie tego obszaru zaufania. Oczywiście zapraszam, będziemy robić z końcem czerwca, 30 czerwca warsztat taki jednodniowy właśnie budowanie zaufania w zespołach wirtualnych i myślę, że to będzie praca, wiesz, tak jak sobie przygotowuję merytorycznie to w głowie, na styku przywództwa, komunikacji, zaufania i zrobimy też taką narzędziownię, sięgniemy po narzędzia coachingowe, bo one doskonale właśnie wspierają. Tutaj już możemy mówić o ćwiczeniu konkretnych umiejętności. Lider ma kreować poczucie bezpieczeństwa, bo zaufanie tak naprawdę to jest kwestia tego, że ja z tobą, wracając do twojego pytania z początku, czuję się bezpiecznie emocjonalnie. Wiem, że ty masz swoje boundaries, swoje granice, ja je szanuję i między nami rodzi się dojrzała taka właśnie relacja oparta na zaufaniu,
uczymy się od siebie nawzajem. Czyli to, co jest też w coachingu istotne, spotykamy się w tej relacji symetrycznej. Dużo mogłybyśmy pewnie, bo to bardzo fascynujący temat, bo łatwo powiedzieć, nie? Za jednym słowem zaufanie kryje się tyle wątków i niełatwych tematów, bo no bądź otwarty, nie? Ale to znaczy też ryzyko, ponieważ ja się mogę otworzyć w relacji, a ktoś mnie może odrzucić. I to tak jak w związkach, nie? Nie tylko w biznesie. Przecież jeżeli mówimy o związkach damsko-męskich czy partnerskich, to są podobne rzeczy. Lider natomiast w biznesie to jest też nauka o samotności, o odrzuceniu, o braku tej akceptacji, kiedy lider musi być odważny, bo zaufanie też pierwszym krokiem do zaufania to jest budowanie odwagi. Muszę być odważny do tego, żeby przetrwać bez racji jakiś, powiedziałabym, odcinek czasu, kiedy jestem w tej samotności. Więc bardzo fascynujący, ciekawy temat. Sama jestem, wiesz, taka w takiej dużej ekscytacji, jak on by się właśnie fajnie rozwijał z ludźmi podczas warsztatu, bo każdy wniesie od siebie swoje doświadczenia i to jest wtedy action learning i taka, powiedziałabym, duża pigułka inspiracji i wiedzy. Magda, ja też z ogromną ciekawością czekam też na ten warsztat. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału. Liczymy właśnie na wymianę doświadczeń. Liczymy na fajną, pewnie niełatwą też pracę, ale bardzo potrzebną i przynoszącą wymierne korzyści dla organizacji, dla liderów, dla menedżerów. Także Magda, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie i cieszę się, że razem z Koźmińskim podejmujemy naprawdę trudny temat, bo łatwo o tym mówić, a dobrze wiem też z swojego doświadczenia, że na co dzień to nie są łatwe wybory. To wystawienie się na odrzucenie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, umiejętności, z którą lider musi sobie poradzić. Będziemy liderów wzmacniać i wspierać w tym na pewno. Na pewno. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Do zobaczenia. Ukłony, pozdrawiam. Do zobaczenia.